Chciałbym tam zajrzeć, ale nie chcę ryzykować życiem, więc odpuszczę w tej chwili ten temat. Możemy przyjrzeć się starym fundamentom. Po drodze mijamy stare zabudowania należące do kamieniołomu właśnie w Krzyszynie. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj jesteśmy w Krzyszynie. Zrobimy sobie taki niedzielny spacerek. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć, bo idziemy odszukać coś, co wczoraj znalazłem w internecie. Trzeba przebrać buciki. Tutaj odwiedził nas jakiś kumpel. Kumpel. Cześć, kumpel. Zaraz zje Klaudię. Będziemy zmierzać przez stary kamieniołom w Krzyszynie i pokażę wam, o ile coś zostało po tym zabudowaniu. Opowiem w sumie wszystko po drodze, tylko muszę się przebrać w jakieś gorsze lumpy. Szarik, idziesz z nami? Klaudia go nakarmiła ciastem, które mieliśmy na drogę. Szarik, idziesz z nami, czy nie? Idziemy? No gdzie z kamieniami nie będzie jadł? Dobra, Szarik chyba najprawdopodobniej pójdzie z nami i będzie nas pilnował całą drogę. Dobra, zamykamy autko. Idziemy na wycieczkę. Szarik ogólnie okazał się suczką. Nazwałem go Czarna. Ją. Czarna idzie z nami cały czas. Zbliżamy się już do naszego kamieniołomu, a raczej do drogi, gdzie rozpoczyna się kamieniołom. Kamieniołom nie funkcjonuje już kupę lat. Jednym z powodów, dla których zamknięto kamieniołom, jest to, że nie można transportować tego kamienia przez to, że rynek w Chełmsku Śląskim i droga przez niego ledwo żyje. To jest jeden tylko z powodów. Powodów było wiele, dla których zamknięto i kamieniołom jest do dzisiaj nieczynny. Po drodze mijamy stare zabudowania należące do kamieniołomu właśnie w Krzyszynie. Na dole mamy taśmę. Wszystko to zjeżdżało na drugą stronę drogi. Tutaj stały maszyny i taśmociąg. Stare zabudowania. A my idziemy dalej. Bo nas nie interesuje już od dawna nieistniejący obiekt, który znajduje się gdzieś po stronie tamtej góry. Wyczytałem wczoraj te informacje na czeskiej stronie ze starymi zdjęciami z powietrza, z lotnictwa. I o, sarenka biegnie, zobacz. Byle żeby Czarna jej tam nie machnęła, pobiegła do góry. Spróbujemy odszukać ten obiekt. A czy uda się tam coś znaleźć, okaże się na miejscu. Dla spostrzegawczych, cała droga była oświetlona. Droga na kamieniołom znajduje się tam. A my dokładnie musimy iść pod górę Buczek. Nigdy tam nie byłem, ale to gdzieś w tamtym kierunku. Czarnej odwaliło, ale cały czas idzie wiernie z nami. Musimy iść gdzieś przez te pola, nie mogę nigdzie znaleźć jakiejś sensowniejszej drogi, ale może znajdę jeszcze coś ciekawego. Trochę wieje dzisiaj, zimno. Piękny widok na kościół w Krzyszynie. Tam też jest ciekawe miejsce. Zabiorę was tam we wiosnę, jak będzie cieplej. Buchenberg, bo taką nazwę po niemiecku nosiła góra Buczak, do której właśnie zmierzamy. Zmierzamy razem z psem, którego zaraz chyba tutaj ukatrupię. Bo co chwilę mi się obija o nogi. No, tak, pokaż się, jaka jesteś piękna. Zmierzamy według współrzędnych, które znalazłem właśnie na tej czeskiej stronie. Nie wiem, co tam odnajdziemy, czy jakieś ruiny przetrwały, ale znalazłem stare zdjęcia, które na pewno wkleję do materiału. Klaudia! Coś dzisiaj powolne ruchy ma. Troszkę w końcu przestało wiać. Słoneczko wychodzi. Petarda. Bo jak ten wiatr wieje, to nie ukrywam, że strasznie dokucza. Daje popalić po łapach. Zobaczcie w ogóle, jak to było zlokalizowane tutaj wokół. Nic nie ma, a pierwsze zabudowania, jakie były przed tym miejscem,
a dokładnie przed schroniskiem, taką dzisiejszą jakby agroturystyką, widzę już jakieś zabudowania, które wystają tutaj z lasu. Mam nadzieję, że właśnie to będzie nasz stary pensjonat, schronisko. No dokładnie. Widać pozostałości po budynku, który najprawdopodobniej został wysadzony. Nie znam czeskiego, informacje jakie udało mi się znaleźć i przetłumaczyć oczywiście przez translator podały właśnie takie informacje, że miejsce to zostało wysadzone. Stare metalowe od konstrukcji rzeczy. Fajnie, bo potwierdziło się to, że jednak takie piękne miejsce tutaj się znajdowało. Natomiast ja nie tylko to wam chciałem pokazać, bo sorry, że tak przerywam, ale ciężko tu przejść. Bo gdzieś tutaj na zboczach tej góry znajduje się również jaskinia. Jaskinia, jak udało mi się wyczytać, patrzcie, jakieś fundamenty. Wejście najprawdopodobniej do piwnicy. Widzę cegły na ścisk. Zaraz postaram się tam zajrzeć, ale najpierw wam dokończę. O jaskini najprawdopodobniej wiedzieli już Niemcy. Czytałem na tej czeskiej stronie, że znajdował się tam kiedyś ogromny depozyt, który wyrabowali właśnie tutaj Czesi mieszkający zaraz w okolicy, bo jak wiecie, przejdziemy kawałek z Okrzeszyna i znajdujemy się już w pierwszej miejscowości w Czechach, mianowicie najprawdopodobniej były to Petrikowice. Raczej współczesna. Ale tutaj już widzimy niemieckie napisy i oznaczenia, co potwierdza, że to wszystko znajdowało się właśnie w środku, w naszym schronisku. Fiolka najprawdopodobniej po jakiejś flaszce. Tutaj mamy jakiś napis. Klaudia, weź to odczytaj, bo ty znasz niemiecki. Tutaj na dole jest napis. Tutaj. Po całej otoczce. Frankfurt. Frankfurt? Serio, tego nie mogłem przeczytać? Tylko to tam pisze? Pomarańczowy. Ja myślałem, że to wódka i tak wszystkim powiedziałem. Buchenbergbaude. Buchenberg, bo tak jak mówiłem, nazwa pochodzi od niemieckiego, od nazwy właśnie tej góry, pod którą się znajdujemy. Ja sobie zaraz jeszcze zajrzę do tych piwnic, które mi się tutaj odsłoniły. Będziemy zaraz szukać jaskini, która znajduje się tutaj gdzieś w pobliżu tej góry. Pies nie daje się troszkę skupić przy nagrywaniu, ale fajnie, bo nie jesteśmy sami. Nie udało mi się odnaleźć większej ilości informacji na temat tego obiektu, natomiast załączę wam i pokażę wam zdjęcie lotnicze, które właśnie przedstawia tutaj cały ten obszar wraz z budynkiem, który potwierdza miejsce, oraz mam też dostęp do starej wizytówki. Poproszę tą czeską stronę o udostępnienie, o prawa autorskie, żebym mógł udostępnić wam te zdjęcia tutaj w filmie. Pokażę wam, jak to wyglądało. Przywalam sobie właśnie te rzeczy, które tutaj są zasypane, które się ostały po naszym pensjonacie. Parę naczyń, pokrywka. Widzę, że sporo rzeczy można by tutaj jeszcze było wykopać z tego miejsca.
stara porcelana, która wysuwa nam się tutaj spod liści. Ogólnie chodząc po tym lesie znajdziemy mnóstwo rozsypanej porcelany, więc potwierdza się teoria słowa z tej czeskiej strony. O, patrzcie, że to zostało po prostu kiedyś wysadzone. A tutaj możemy przyjrzeć się starym fundamentom, które przetrwały do dziś. Nic więcej nie udało nam się tutaj w pobliżu ciekawego znaleźć, więc ja idę z Klaudią i będziemy szukać tej jaskini. Udało się wejść tutaj po tej skarpie, z dołu zauważyłem tą szczelinę. Najprawdopodobniej to jest ta mała jaskinia, o której wam wspominałem. Zrzucę z siebie kurtkę, wezmę sprzęt i zaraz sprawdzimy, co tam w środku się znajduje. Gotowy? No jeszcze latarka. Linę w razie co to mi wrzucisz. To jest prawdopodobnie małe, także wiesz. Wezmę ze sobą pinpointer, bo nic nie będę kopał. A może znajdę jakiś meteoryt. Więc czemu nie? Niestety, ale trzeba się wczołgać. Słucham? Spodni nie. Chwila, musicie mi dać sekundę, bo wyłączyła mi się lampa. Wcisnąłem za mocno przycisk. Sprawdzę tylko, czy mikrofon działa. Czarna weszła ze mną jednak. Tutaj albo jakieś zwierzę kopało norę, ale piękny. Albo ktoś czegoś szukał. Tam mamy dalsze przejście. Idę zobaczyć, co tam znajdę. Dobra, widzę odchody jakiegoś zwierzęcia. Dosyć świeże. Więc myślę, że zwierzę może znajdować się w środku. Przerwę na chwilę nagrywanie, bo chciałbym to ominąć. I zerknę, co tutaj znajdę za tym przejściem. Ten pies to jest niezwyciężony, niczego się nie boi. Wlazł tutaj ze mną. Wiele odłamków wisi mi tutaj zaklinowanych nad głową. Odłożę na chwilę pinpointer na bok, zaraz może coś uda się posprawdzać. Tutaj ewidentnie mamy norę jakiegoś zwierzęcia, a na szczęście nie ma go w tym momencie. Tutaj mamy dalsze przejście i chciałbym tam zerknąć. Czujesz, nie? Jakiegoś lisa. Nawet czuć zapach. Wiszą sieciarze jaskiniowe. Zbytnio nie przypadam za pająkami. Widzę, że tam mamy zawalone przejście, ale muszę tam zerknąć. Muszę zerknąć, co tutaj się znajduje. Patrzcie, tutaj mamy zawalone przejście skałą, a tutaj widzę, że można by to było obejść. Zaraz tam zerknę. O kurde, tutaj już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Tam mamy następną norę. No psinko, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. Spadaj. Chciałbym tam zajrzeć, ale nie chcę ryzykować życiem, więc odpuszczę w tej chwili ten temat. Natomiast chciałbym tutaj wrócić i tam chociaż zerknąć, bo widzę, że tam jest... Może uda mi się wam to pokazać, bo widzę, że tam jest jakieś zejście w dół. Ciekawy temat. Ciekawy temat, fajnie, że udało mi się to znaleźć, bo dosłownie znalazłem to w 5 minut. Od razu z dołu pojawiła się taka właśnie
szczelina. Bardzo ciekawa. Może jest tam lisu, ale siedzi u siebie, nie przeszkadza mu zbytnio. Więc po co miałby wychodzić? Ja sobie obadam tutaj jeszcze temat pinpointerem. Jeśli coś odgrzebię, to na pewno wam dam znać w komentarzu. I zaraz będę kierował się w tamtą stronę do wyjścia. Udało mi się wyjść. Materiał mam nadzieję, że wam się podobał. My i tak jeszcze pochodzimy sobie tutaj w okolicy tych skał. Może uda mi się coś znaleźć jeszcze ciekawego. Jeśli tak, to na pewno dogram to do filmu. Jaskinia, bo tak to w sumie można nazwać. Dosyć ciekawa, interesuje mnie to przejście, które wam pokazywałem za tą skałą. Mam nadzieję, że uda się tam wejść. Pinpointerem nic nie znalazłem. Zero meteorytów tym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu naszego kanału. Servus, Dark Travelsi.